Jak było do przewidzenia, na listopadowej sesji Rady Miasta Legionowo wypłynął, czy raczej zapłonął również temat opału. Konkretnie zaś węgla i tego przeznaczonego dla mieszkańców i tego na potrzeby przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Węglowy wątek zaczął się żarzyć, nim jeszcze sesja na dobre ruszyła z kopyta. Po części dzięki zastępcy prezydenta, który dołożył do pieca wieściami o kampanii informacyjnej dla mieszkańców, mającej na celu zachęcenie ich do oszczędzania energii, głównie poprzez wskazanie legionowianom, gdzie tkwią największe rezerwy w tym zakresie. Szczególnie nastawiliśmy się na osoby starsze i samotne, bo one mają największy problem z dotarciem do źródeł. Było także stoisko na targowisku miejskim. Wersje graficzne są dostępne na naszej stronie, więc każdy może też, jeżeli potrzebuje, z takich podstawowych porad skorzystać. Myślę, że to bardzo ważny element w dzisiejszej sytuacji, kiedy ceny energii tak gwałtownie rosną i takim stają się istotnym obciążeniem domowych budżetów. Skoro już pojawił się tak energetyczny wątek, jeden z radnych postanowił dorzucić do ognia. Zaczął taktownie od pochwalenia ratuszowej akcji uświadamiającej, ale po chwili przedstawiciel opozycji podjął próbę rozniecenia dużego płomienia. Natomiast chciałbym zapytać, bo myślę, że mieszkańcy też tego oczekują, ale my jako radni również powinniśmy mieć prawo do tej informacji, ponieważ nie na razie póki co nie potrafimy jej wydobyć. W lipcu przekazaliśmy pieniądze mieszkańców w kwocie 10 milionów złotych na zakup węgla. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakiej cenie ten węgiel został kupiony. Jeśli była ona zbyt wysoka, wówczas, sądząc ze słów radnego, podważałoby to cały sens miejskiej kampanii informacyjnej, bo ewentualne dokonane przez mieszkańców oszczędności nijak by się miały do straty poniesionej na mocno przepłaconym opale. Swoje słowa Artur Pawłowski kierował głównie do jednego z zastępców prezydenta, pełniącego też funkcję prezesa legionowskiego PEC-u. Był pan ostrzegany, czy powiedzmy, no, może nie tyle ostrzegany, co zwracano panu uwagę, że rząd szykuje preferencyjne warunki sprzedaży węgla. Mimo to no, nie zareagował pan na ten argument. I powiem tak, jeżeli ten węgiel jest w tej chwili sprzedawany po 1500 zł, to każde 100 zł, które pan przepłacił za tonę węgla, to jest 370 tysięcy zł. Pytanie, w jakiej cenie ten węgiel został kupiony? Myślę, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, bo to są ich po prostu pieniądze. Na konkretną, aczkolwiek rozbudowaną o ważne wątki odpowiedź, radny nie czekał długo. Ja przede wszystkim zrobię taką jedną uwagę. Te preferencyjne ceny węgla są dla gospodarstw indywidualnych, dla osób, które korzystają z dodatków węglowych, czyli też dla tej ściśle wyselekcjonowanej grupy naszych mieszkańców. Na 50 tysięcy mieszkańców Legionowa może z tej preferencyjnej sprzedaży węgla skorzystać około 700 osób, natomiast wniosków, które w tej chwili złożyły te osoby, to jest 174. Preferencyjna cena węgla, ta, która jest, nie tak jak pan radny powiedział, 1500, tylko ona dla mieszkańców jest do 2000 bądź do 2200 zł za tonę, rząd określił, że to jest preferencyjna cena węgla, do 2000 zł w przypadku sprzedaży przez gminę. Jest ona na tyle preferencyjna, że spółki, które dostarczają ten węgiel za 1500 zł do każdej gminy, muszą dostawać dopłaty, bo kupiły go drożej. Dlatego powstał specjalny fundusz dopłat, przez który przepłyną kolejne setki milionów czy nawet miliardy publicznych złotych. Abstrahując od faktu, że jakość dostarczanego gminom węgla jest często, delikatnie mówiąc, dyskusyjna, zaopatrujących się w niego legionowian takie problemy na szczęście jednak nie dotyczą. My będziemy sprzedawać ten węgiel do naszych mieszkańców po cenie bardzo preferencyjnej 1650 zł. Wynika to z dobrze zorganizowanego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, która tą dystrybucją będzie się zajmować. Natomiast to jest ten węgiel dla mieszkańców indywidualnych, bo pan radny jak zwykle raczył był pomylić, że tak powiem, wszystko w swojej wypowiedzi. Ja z tej preferencji nie mogłem skorzystać. Niemniej jednak od początku tego roku PEC zakupił 20 665 ton węgla w średniej cenie 960 zł. Pomijając nieśmiałe głosy domagające się jej uściślenia, wymieniona kwota zgasiła zapał opozycji do strofowania szefa PEC-u. Mimo to postarał się on, aby podana informacja zabrzmiała wyjątkowo donośnie. Jest to cena dużo niższa niż ten węgiel preferencyjnie sprzedawany przez rząd dla polskich najuboższych rodzin. W związku z tym ja się nie mam czego wstydzić, jest to węgiel w większości w zdecydowanej z polskich kopalni, typ 31, klasa 22-23,
bo pan pytał się też o, o parametry tego węgla, więc jest to dobry węgiel w dobrej cenie. Wydaje mi się, że chyba jednej w lepszej cen dla ciepłowni w Polsce. Te słowa prezydenccy antagoniści pozostawili już bez komentarza.